Jojojo, motherfucker. Dobra. Cześć. Siema. Sizna Arma. I czas na Pikema. Ten Pikem działa inaczej niż każdy poprzedni. Pominę, że jeszcze nie mam pasa na tym koncie, dobrze wiedzieć. Teraz możecie robić Pikema ogólnie bez pasa, ale żeby dostać oczywiście nagrody, musicie mieć pasa i tak, więc no. To się tym zaraz zajmiemy, to mniejsza. Tak. Teraz nie mamy już opcji na ustawienie bezpiecznych pików na które zazwyczaj twierdziliśmy, że przejdą 3-0 na opcję, że po prostu przejdą. Teraz musimy faktycznie trafić 3-0, jeżeli chcemy mieć więcej punktów. 3-1, 3-2, tutaj mamy 6 teamów, które przejdzie i 0-3, tak jak poprzednio, tutaj akurat bez zmian. Sytuacja wygląda tak, że... To będzie ciekawe w sumie. Nie, dobra. I mean, bywało gorzej, ale zróbmy to sensownie. Zobaczmy najpierw, jak wyglądają pierwsze mecze. Pierwsze mecze wyglądają tak, mamy Cloud9, Ecstatic, Trendfire, Mongols, Ents Imperial, Apex, Pain Gaming, Heroic, Lin Vision, Gamer Legion, Amkal, Soul, Koi, Furia, Legacy. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, Nine Pandas nie pojawią się na Majorze, zamiast nich wchodzi Gamer Legion, więc Snax jednak jedzie na Majora. Nadal mamy tutaj Nine Pandas, więc nie do końca wiem, co mam z nimi zrobić. Czy mam ich wsadzić i udawać, że to Gamer Legion i zostanie to zmienione, czy Valve postanowi, że chuj, jak Nine Pandas przegrają, to przegrają, a nie grają, więc el bozo. Więc no, to będzie dość ciekawe. I tak, w pierwszych meczach, myślę, że tutaj predykcje wyglądają sensownie. I tu pojawia się drugi dzień, gdzie mamy Pain Gaming vs Lin Vision oraz mojego drugiego kandydata na 0-3, czyli Legacy vs Ecstatic. Myślę, że Ecstatic ma szansę wygrać na Legacy, Pain Gaming ma szansę wygrać na Lin Vision, a czy oba te mecze są meczami, w których nie wiem, co może się stać, szczerze. I to 0-3 jest tutaj dość takie, powiedziałbym, problematyczne. Kolejnym moim kandydatem na 0-3 jest Koi. Zgadzam się tutaj z analizą Pimpa, że Koi nie jest złą drużyną, acz mimo wszystko, biorąc pod uwagę, że pierwszy mecz grałem na Soul, myślę, że Soul jest lepszą drużyną, pomimo wszystko. W drugim meczu grałem na Mongols. Wątpię, że mam szansę w stanie wygrać na Mongols. Jeżeli faktycznie trafiłbym na Amkal, tutaj może być już inaczej, to bym powiedział bardziej takie 50-50. W przypadku, jeżeli Lin Vision trafi na Legacy, czyli tak jak bym przewidywał, wydaje mi się, że Lin Vision sobie poradzi. Widziałem amerykańskie RMR i nie polecam nikomu oglądania tego, naprawdę nie warto. Nawet oglądanie Fury było bolesne, więc o Liquid już nie wspomnę. Jeżeli ktoś z was widział, to wiecie, co zobaczyliście i to szkoda gadać. Więc tak, na 3-0 by wychodziło Cloud9 NC. Z racji na to, że Cloud9, pierwszy mecz na Ecstatic powinni dać radę. Myślę, że są lepszą drużyną od Fury i potem będą grać prawdopodobnie na Apex. Tu może już być ciężej, ale wierzę, że są w stanie sobie poradzić. Osobiście kibicuję Apex, ale hej. Dla piku niech wygrają sobie 3-0 Cloud9. Będzie ok. Co do NC, grają na Imperial. Wydaje mi się, że powinni dać radę. Na Gamer Legion tak samo. Będziemy mieli prawdopodobnie polskie derby, jeżeli sobie poradzą z Imperial, a Gamer Legion z Amkal Esports. No i potem będziemy mieli mecz Eternal Fire NC. I tutaj już też kolejna sprawa, że w sumie może być ciekawy. Bo Eternal Fire złą drużyną mimo wszystko nie jest. W kolejnej serii wydaje mi się, że jeżeli już, to Eternal Fire mimo wszystko przegra z Furią. Jeżeli już bym miał tak obstawiać. Ale tak, na 3-0 myślę, że możemy dać Cloud9, NC. Wydaje się to najbardziej takie bezpieczne, że tak to ujmę, piki. Na 0-3, no i tutaj myślę, że też pójdę w ten sposób, że Koi, Legacy. Ciężko mi stwierdzić na inną opcję, bo myślę, że każda inna drużyna jest w stanie wygrać mecz. I każda drużyna, która idzie tutaj na 0-3, też jest w stanie wygrać mecz, bo grają na inne drużyny, które obstawiam, że pójdą 0-3. Więc między innymi jest to pomiędzy w sumie Pain, Lin Vision, Koi i może jeszcze Amkal. Ecstatic myślę, że dadzą radę wygrać jeden mecz. Nie są wspaniałą drużyną, ale nie są też złą drużyną. Są już od dłuższego czasu, więc powinni dać radę. Więc myślę, że pójdę tutaj Koi Legacy. Wiem, że większość osób tutaj obstawi Lin Vision. Mimo, że przychodzą z azjatyckiego RMR, twierdzę, że azjatycki RMR ma większy poziom niż amerykański po tym, co zobaczyłem. Legacy w ogóle dziwi mnie, że są na Majorze, chyba zaczęli 0-2, jeśli nie mylę. Dobrze,
dla nich, że odegrali się i zakwalifikowali, ale nie widzę zbytniego scenariusza, w którym daliby radę wygrać. Koi tak samo nie jest złą drużyną, ale w sytuacji, w której te mecze będą przynajmniej przewidywane, tak jak będą szły, no wydaje mi się, że mimo wszystko może być ciężko. Bo jednak tyle, że tutaj czy Koi, czy Amkal, to jest dla mnie trochę rozkmina. Wydaje mi się, że jedna z tych drużyn raczej powinna w tym rozeznaniu pójść na 0-3. Przemiarz 3-1, 3-2 w takim wypadku. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie kolejne mecze. Wiadomo, to są wszystko przewidywania od już praktycznie drugiej rundy, więc po prostu idziemy na YOLO i tak w miarę. Ale z drużyn, które jestem prawie że pewny, że powinny sobie dać radę tutaj. Apex, Furia, Heroic, Eternal Fire. I tu już się robi ciekawiej. Więc tak, myślę, że następne mecze, jeżeli było Eternal Fire, Furia, Apex, Gamer Legion. I tu właśnie nie jestem pewny. Wydaje mi się, że Heroic może mieć większe szanse mimo wszystko. Kibicuję Gamer Legion, znaczy no, nie oszukujmy się, do paru dni wstecz nie byli nawet pewni, czy będą na Majorze. Znaczy w sumie byli pewni, że na nim nie będą. No i strona się zlagowała, bo przeglądarka steamowa robi co chce. Okej. Dobra, szybki switch up chyba. Musi wlecieć, bo przeglądarka steamowa no odmawia współpracy. Okej, dobra. Dobra, przejdźmy do przeglądarki zwykłej. No. Tutaj w ogóle co to są? A, piki mam tutaj niczego ustawione. Myślę, że tutaj Limbrzyn wygra. Dobra, już chyba jest tak samo jak było. Tak, 0-3, 3-1. Ale tu Enza. Dobra. Jest tak jak było przed chwilą. Dobra. Eternal Fire, Furia. Furia myślę, że ma szansę tutaj w tym mecz wygrać. Gamer Legion, Heroic. To będzie dość wyrównane spotkanie, jeżeli będzie. I obstawiam tutaj Heroic mimo wszystko. Plus, szczerze powiem wprost, nie chcę specjalnie dawać Gamer Legion ze względu na to, że w grach ogólnie jest Nine Pandas i nie wiem, co Valve zrobi z tym pikiem, czy będzie on zmieniony, więc wydaje mi się po prostu nie obstawianie ich bezpieczniejszą opcją na ten moment. Imperial powinien dać radę, Mongols na Lin Vision tak samo. Następnie Eternal Fire. Myślę, że Mongols mimo wszystko i Soul. Więc teamy byłyby Eternal Fire, Soul, Mongols, Apex, Furia, Heroic. Myślę, że to jest taki najbardziej realistyczny scenariusz. Mongols trzeba wspomnieć, że nie są naprawdę złą drużyną. Niewiele się o nich mówi, niewiele się ich widzi, bo jednak pochodzą z azjatyckiego regionu i niewiele grają na europejskie drużyny. Ale z racji, że mamy tutaj też amerykańskie drużyny, wiemy, że jest tutaj dużo złych drużyn. Myślę, że możemy to wprost po prostu powiedzieć. Więc myślę, że tak będzie się mniej więcej to prezentowało. Myślę, że ma to w miarę sens. Ten pick będzie naprawdę ciężki, muszę przyznać, bo no, ciężko stwierdzić tutaj, co się stanie. Szczególnie te 0-3 piki są ciężkie, bo mam wrażenie, że 0-3 to będzie walka drużyn, które faktycznie, no, spodziewam się tutaj walki Koi, Legacy, Amkal, Pain, może jeszcze z Lin Vision i no, i każda z tych pięciu drużyn może być moim zdaniem na 0-3. Nine Pandas, nie wiem, czy mam ich liczyć jako Gamer Legion. Jeżeli tak, możliwe, że zamieniłbym tutaj Mongols albo Soul na Gamer Legion, ale z racji, że nie wiem, czy co Valve zrobi z tą sytuacją, to myślę, że zostawię to w ten sposób. Co do Apex, Fury jestem pewny, że powinni sobie poradzić. Eternal Fire także jest drużyną, która ma potencjał. Trzeba przyznać, że po prostu mają skilla. Może niekoniecznie taktyki czasami, ale skill na pewno tam jest. Heroic potencjalnie powinni dać radę. Są Mongols. Drużyny, które mogą się pokazać z dobrej strony, mogą się też pokazać z średniej strony. Tyle, że pytanie, czy średnia strona tu wystarczy. Co 3-0, Cloud9, NC, mi się wydaje takie najbardziej logiczne piki spośród tej tutaj grupy. W przypadku NC mam wrażenie, że zależy to od tego, czy Hades postanowi trafić przeciwników danego dnia, czy ich nie trafić. Wierzę, że na Majorze postanowi jednak ich trafić. I myślę, że zostawię to w ten sposób. Nawet nie wiem, czy moje piki nie wyglądają identycznie od tych, które zrobił Pimp. No ale biorąc pod uwagę całą analizę, jak gry mogą wyglądać, no myślę, że po prostu ma to największy sens.
z drużyn, które jeszcze myślę, że mogą przejść spośród tych, które tutaj nam zostały. Jeżeli bym miał coś zmieniać, zmieniłbym prawdopodobnie Soul i Mongols na Imperial i Nine Pandas, czy Gamer Legion, ale z racji, że jest jak jest, myślę, że to póki co zostawię w ten sposób. Imperial mają szansę, to nie jest zła drużyna, ale mimo wszystko nie ufam amerykańskim drużynom. Więc z amerykańskich drużyn pozostaje tu tylko Furia. I myślę, że jest to uzasadnione tym, co widziałem w RMR. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, jakie są wasze piki na 3.0.0.3 i może co tam macie w 3.1.3.2, jeżeli macie więcej czasu i chcecie sobie popisać w komentarzach na YouTubie. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy Discorda w opisie do dalszych dyskusji. Tam się na pewno lepiej pisze niż w komentarzach na YouTubie. I dzięki za oglądanie do następnego. Jojo, cześć!